Na taki obrazek czekaliśmy kilka miesięcy. Potem jak poprzednia firma nie poradziła sobie z przebudową Placu Biskupiego, nowa ostro wzięła się do roboty. Na miejsce cały czas zwożone są materiały budowlane konieczne do dalszego prowadzenia przebudowy. Tym razem to betonowe elementy instalacji, których na co dzień nie będzie widać, bo będą zakopane pod ziemią. W innej części placu trwają prace przy chodnikach, jezdniach i miejscach parkingowych. Na fragmencie są już położone krawężniki. Na budowę trafiają kolejne kubiki podbudowy, które warstwami układa ciężki sprzęt. Dookoła placu, poza chodnikami i jezdniami, powstaną miejsca postojowe. Sam plac będzie podzielony na trzy strefy. Od strony ulicy Krowoderskiej powstanie nowy, wybrukowany kostką plac miejski. Dalej znajdzie się strefa z placem zabaw dla dzieci. Bliżej ulicy Asnyka strefa parkowa. Nowe ławki już czekają na montaż. Prace przy przebudowie Placu Biskupiego, zgodnie z planem, mają potrwać do końca roku, o ile nie pokrzyżuje ich dostępność materiałów budowlanych na rynku.